ilością stalkerów White'a i czy tutaj będzie decydował się tutaj na kontragresję w tym momencie. Jest tutaj tylko mała ilość stalkerów, które spadną od tych ośmiu mutalisków tutaj. Te mutaliski oczywiście także giną. Jeszcze decyduje się na tutaj zdjęcie kilku stalkerów i myślę, że tutaj White'a spokojnie się przed tym wybroni. Teraz cofa swoje wojska i jeszcze większa tutaj ilość jednostek będzie wpadać do bazy White'a, który zdecyduje się na upgrade plus 1. Decyduje się tutaj także na dodatkową haczerkę. Nie widzę tutaj TH do Hive'a i w tym momencie myślę, że White'a jest, można powiedzieć, w dobrej sytuacji. Jeszcze tutaj ten blink na zdjęcie większej ilości mutalisków. Te mutaliski są dosyć drogie. Jeszcze jeden blink na zdjęcie większej ilości wycofujący się z Erdingu. Ten blink jest absolutnie dewastujący, kiedy przeciwnik się wycofuje. Nie widzę tutaj jakiegokolwiek innego budynku, którym Metrok mógłby się popisać. No i jak na razie White'a będzie decydował się bardzo przytomnie na złapanie tutaj tej swojej trzeciej ekspansji. Absolutnie świetny pomysł, on ma swojego przeciwnika jak na razie pod kontrolą. Metrok bardzo dobrze decyduje się tutaj na zerglingi, żeby kontrować tą większą ilość stalkerów, ale w momencie, w którym White'a posiada blinka, no nie sądzę, żeby te zerglingi były aż tak skuteczne, jakby chciał. Oczywiście one są bardzo dobre, ale nie są oczywiście tak super skuteczne przeciwko ze stalkerom z blinkiem, ponieważ blink jest naprawdę w rękach wprawnego gracza z dobrym miko, świetną tą. Cztery Dark Templary są już w grze, ale niestety tutaj posiada swojego Overseera, tutaj stara się teraz tymi Dark Templarami jakiekolwiek obrażenia zadać, ale te Dark Templary, jeden dron, drugi dron pada i to jest chyba wszystko, co White'a nam zaprezentuje. W tym momencie decyduje się na kontrpush tutaj, znaczy nie kontrpush, tylko symultaniczny push. W momencie, w którym związał Dark Templarami swoje jednostki, tutaj troszkę spóźnione te force fieldy. No i nie wiem, czy tutaj White'a nie będzie miał zbyt wielkich strat. Nie, ten blink pozwala mu na zwiększenie żywotności swoich jednostek. Coraz większa ilość tutaj zerglingów oraz mutalisków jest już prawie tutaj w tych haczerkach. Jest już prawie skończona i w tym momencie no ten blink nie jest już zbyt dobry przeciwko tym mutaliskom, które są w stanie bardzo szybko związać. Te zerglingi na creepie też są bardzo szybkie i musi salwować się ucieczką. Awaryjny blink. No ale nie wiem, czy te zerglingi są jeszcze zbyt szybkie tutaj. Jeszcze chyba będzie starał się tutaj blinkować do tyłu i w tym momencie White'a jest naprawdę w złej sytuacji. Straciwszy większość swoich jednostek, znowu decyduje się na jeszcze większą ilość stalkerów i myślę, że jest to spowodowane tym, że jego przeciwnik posiada mutaliski, więc on musi budować stalkery, nie może budować tylu zerodów, które by chciał i w tym momencie jest on przyciśnięty do muru, ta ilość mutalisków demoluje absolutnie te stalkery i w tym momencie też błąd przywołał tutaj cztery zeloty, tu już nie ma prawie żadnych zerglingów, mógł przywoływać stalkery i w tym momencie te stalkery padają i ten Nexus jest naprawdę w dużym jest w dużym niebezpieczeństwie, tutaj nie ma żadnych innych jednostek, tutaj dopiero decyduje się na zmorfowanie trzech stalkerów, ale na 10 mutalisków to jest bardzo zła sytuacja. Tutaj decyduje się teraz na pseudo ninja XP w tym kierunku. Ale wow, jeśli straci tego Nexusa, to White'a może być w bardzo złej sytuacji. Większej speedlingu, więcej mutalisków i White'a jest w bardzo złej sytuacji. Myślę, że zamiast tych Dark Templarów mógł decydować się na High Templary i byłby w o wiele lepszej sytuacji. Te Dark Templary były bardzo złą decyzją White'a. Teraz dopiero pierwszy Archon, ale myślę, że to jest... To nie jest też coś, co uratuje i w tym momencie Metrok jest naprawdę w super sytuacji. On ma naprawdę całą mapę pod kontrolą, on ma swojego przeciwnika zamkniętego w bazie. Zaraz zapewne odkryje tą następną ekspansję i White'a o tym wie, więc musi tu budować jak największą ilość budynków i w tym momencie, jak widzicie tutaj tą małą taką, tą taką przeźroczystą haczerkę, to Metrok decyduje się tutaj na ekspansję i White'a jest w złej sytuacji. Metrok przytomnie decyduje się na atakowanie pylonów, ponieważ są to słabe budynki, no i zawsze jest to 100 minerałów do przodu, a do tyłu dla jego przeciwnika. Nie posiadając jeszcze, nie widzę tutaj za bardzo, gdzie znajduje się ten Templar Archives, nie mogę go tutaj za bardzo znaleźć, ale posiadając tutaj, zapewne nie mając jeszcze wymyślonego sztormu, decyduje się tutaj na morfowanie i w tym momencie troszeczkę tutaj źle wyszedł, powinien być troszeczkę bardziej wycofany i w tym momencie transferuje swoje prołby, też zły czas do transferowania prołów, po pierwsze straci je wszystkie, a po drugie jego przeciwnik będzie wiedział, że znajduje się tutaj ta ekspansja, fatalna sytuacja, ogromna ilość mutalisków demoluje absolutnie te wszystkie te i więc większa ilość Dark Templarów, powinien budować większą ilość Templarów, absolutnie fatalnie, gdzie znajdują się te archiwa Templarów, jestem ślepy, ponieważ nie potrafię powiedzieć, no absolutnie nie wiem.
W każdym razie, nie wiem, czy może zostały zniszczone. Chyba tak, zostały zniszczone te archiwa Templarów i tutaj z tego pylona może znajdowały się one tutaj. I ta ekspansja także tutaj padnie, jak mówiłem, absolutnie fatalna sytuacja. Whitera jest w złej sytuacji. Tutaj jeszcze stara się na kontrpush Dark Templarem. Tutaj musiał wycofać swoje drony. Ale posiadając taką ogromną ilość roachy, przytomnie tutaj switchuje w roachę. Myślę, że dlatego, że wie, że jego przeciwnik jest w stanie budować, no teraz już nie jest w stanie budować templarów, ale templary na roachę no nie są zbyt dobre, zwłaszcza dark templary na roachę, no nie są zbyt dobrą jednostką, a archony no to już w ogóle to są według mnie bardzo złe na roachę. No i w tym momencie posiadając ogromną ilość jednostek i absolutną kontrolę nad bazą Whitera może przegrać tą grę i będzie to absolutnie fatalna sytuacja dla Whitera, który przegra tą drugą grę i w tym momencie te roachy nawet tutaj bez upgrade'a na prędkość chyba będzie starał się po prostu na frontalny atak, zniszczenie wejścia swojego przeciwnika. Ma tutaj dwa Dark Templary i to może na chwilę odstraszyć jego przeciwnika. Czy jest tu jakikolwiek Overseer? Nie ma tutaj ani jednego Overseera, chyba jedyny Overseer, który jest, znajduje się tutaj w bazie Mad Froga i tutaj oczywiście fantastycznie decyduje się na zniszczenie tego dodatkowego pylona. Drops Dark Templarów, tutaj widzi Mad Frog shuttla, no Warp Prisma w terminologii StarCrafta 2. Widzi tutaj tego Warp Prisma, zobaczymy tutaj, czy to jakiekolwiek obrażenia zada. Nie widzę tutaj, gdzie znajduje się ten Overseer, on zapewne znajduje się tutaj jakoś blisko. W tym momencie decyduje się tutaj troszeczkę na oddalenie swoich obu. Sprawdza tutaj, czy nie ma tej ekspansji. Zobaczymy czy ten haras cokolwiek zdziała. Nie ma tutaj tego Overseera. Gdzie jest ten Overseer? Tutaj 2, 3, 4. Kolejna większa ilość dronów tutaj. Nie jest wiele dronów, no ale jest to strata dla Mad Froga. Teraz dopiero decyduje się na Overseera. Nie wiem, gdzie znajduje się jego poprzedni Overseer. Może został zniszczony w tym momencie. I kolejny pylon zostaje zniszczony. Whitera, no tutaj w jakiś sposób radzi sobie, jeszcze stracił tutaj swojego Queena. Ten Overseer znajduje się tutaj i bardzo przytomnie tutaj wycofał, rozdzielił swoje Dark Templary. No tutaj jeszcze by był w stanie, może niech tutaj jakoś ucieknie tym, teraz dopiero zauważył Metro, gdyby ten stał tutaj szuka, chyba nawet nie zauważył, tylko szuka tego Dark Templara. W tym momencie znalazł los tego Dark Templara, został przesądzony, jeszcze tutaj wraca się swoimi roachami. Myślę, że niepotrzebnie, bo tutaj tego harasu już nie będzie, chyba że zdecyduje się na phasing mode tym warp prismem. Whitera decyduje się na wyjście ze swojej bazy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ on nie posiada zbyt dobrego miksu jednostek. Te roachy są dobre, te mutaliski są dobre i jeszcze są tutaj zerglingi na doczepkę. No i tutaj te sentry może troszeczkę pomogą, ale tutaj taka głównie składająca się z tych stalkerów siła. Zobaczmy, spójrzcie tutaj, te mutaliski absolutnie demolują te stalkery. Jeszcze ratuje się tutaj, ale źle, ponieważ te sentry zostały z przodu i zostają absolutnie zdemolowane. Spójrzcie, jak te stalkery padają od szybkich mutalisków i zdających bardzo duże obrażenia roachy. Absolutnie fatalna sytuacja. Nie sądzę, żeby był w jakikolwiek sposób, w jaki Whitera mógłby wrócić do tej gry, gdyby posiadał te High Templary. No to mogłoby to przesądzić szale zwycięstwa na jego stronę. Nie zrobił tego i w tym momencie mutaliski wpadają mu do bazy. Tutaj nie ma zbyt wielkiej ilości jednostek. Znajduje się tylko ten jeden Stalker, jeden Dark Templar. Myślę, że w tym momencie Whitera podda tą grę. No nie traci tutaj absolutnie te proby, które zbierają tutaj na ninja. Zbierają tutaj minerały i jeszcze tutaj absolutnie cztery stalkery nie pomogą mu przeciwko tym 24 mutaliskom. Myślę, że Whitera nie posiada absolutnie żadnego sposobu, żeby wrócić do tej gry. Chyba tutaj jeszcze następował jakiś taki drobny haras. Jest tu jeszcze ten jeden Dark Templar, ale ten Overseer jest tutaj, by uratować sytuację i ten Warp Prism zostaje już zniszczony. Tutaj chyba nie sądzę, żeby cokolwiek zostało zwarpowane i w tym momencie z tymi 5 stalkerami Whitera nie ma absolutnie żadnych szans, by wygrać tą grę, pomimo tego, że jego przeciwnik nie posiada w zasadzie prawie żadnych minerałów i jego przychód jest tak samo niski jak Whitera, to posiada o wiele większą armię. No i w tym momencie tutaj jeszcze awaryjny blink tymi stalkerami nawet nie spowoduje tutaj, że Whitera je uratuje. W tym momencie jest to GG dla Whitera, bardzo dobra gra w wykonaniu Mad Froga, który po tym pierwszym harasie i kontrharasie Whitera zdołał tutaj mniej więcej w połowie gry
zdobyć tą przewagę, złapał tą przewagę po prostu w swoje ręce i wykorzystał ją do granic możliwości. Spójrzcie, jaka to jest przewaga tych jednostek. Whitera, bardzo dobra gra, taka heroiczna obrona przez część tej gry. Metrok, świetny tutaj miks jednostek. Ja dziękuję za oglądanie tej fantastycznej gry i zapraszam na drugą grę tego Best of 3, która mam nadzieję będzie tak samo fantastyczna. No i do zobaczenia oczywiście na Battle.net.